pierwsza wyższa uczelnia w Koszalinie. Założona w 1964 roku ówczesna Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Obrony Przeciwlotniczej była pierwszą wyższą uczelnią w Koszalinie. W 1967 roku opuścili ją pierwsi absolwenci. Wspaniałe podchorążackie życie, pierwsze stopnie oficerskie. To były takie fajne czasy wtedy dla nas. Tego rodzaju szkół 55 lat temu funkcjonowało w Polsce 11. Koszalińską, jak wspomina pułkownik Kazimierz Podraza, cechowała fachowa wiedza specjalistyczna i doskonałe wyszkolenie ogólnowojskowe absolwentów. Nasz absolwent był rasowym żołnierzem, oficerem, z elegancką prezencją, postawą żołnierską. No i przy tym bardzo zaangażowany w służbie. Chcę Państwu powiedzieć, że wszyscy nasi absolwenci, którzy odeszli z różnych powodów do cywila, znaleźli się w środowisku cywilnym znakomicie. Całe dorosłe życie spędziłem w Koszalinie. W Wyższej Szkole Oficerskiej i w kolejnych jednostkach przeszedłem całą drogę dydaktyczną. Od wykładowcy do zastępcy komendanta do spraw szkolenia. Dumny jestem z tego powodu. Pierwsze strzelania artyleryjskie i rakietowe na poligonie w Wicku Morskim oraz w Drawsku, potem współpraca z państwami NATO. Ja byłem odpowiedzialny za szkolenie w prowadzeniu ćwiczeń taktycznych. Gościłem w Holandii, w Ede dokładnie, we Francji, byłem w Niemczech. Tam przechodziliśmy kursy i szkolenia, a następnie gościliśmy delegacje zagraniczne w naszej uczelni, pokazując im, jak my to teraz robimy. Kurs oficerski to troszeczkę to inaczej wygląda, inny model szkolenia niż my pamiętamy. Panowie i ja przychodzą już kadra z pewnym bagażem doświadczeń i życiowych, i zawodowych. Wspomnienia kwaterowania w obecnych salach wykładowych Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej wywoływały wzruszenia uczestników jubileuszu 55-lecia uczelni, podobnie jak przeglądanie pierwszych wpisów w pieczołowicie przechowywanej kronice.